sobie taki egzamin, tak? Aleksy, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej, polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem, o błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy na bieżąco. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Najechanie na pojedynczą ciągłą, przypominam, to jest błąd. Ale przejechanie czy najechanie na podwójną ciągłą to jest zagrożenie w ruchu, przerywa to egzamin. Część druga, kontynuujemy trasę, pokazujemy najtrudniejsze momenty i wytykamy wszystkie błędy, których musicie się ustrzec w trakcie egzaminu. I tu pamiętamy, cały czas mamy tą 30 i skrzyżowanie równorzędne. Chciałbym, żebyś mi pokazał, że kontrolujesz sytuację. Tak, czyli dohamowanie. Jadę wolno, patrzę w prawo, co tam z prawej się dzieje. Pamiętam o szczególnej ostrożności, ustąpieniu, ewentualnie nadjeżdżającemu z prawej strony. Pamiętać o tych kierunkowskazach przy omijaniu. Bo to będzie błąd. Dwa te same błędy, wynik negatywny. Tutaj uważać na rowerzystów. Patrzeć przy tym wyjeździe na sygnalizator, żeby się czasami światło nie zmieniło, tak? I będziemy zawracać na skrzyżowaniu. Dojeżdżamy do skrzyżowania z Wyspą Centralną przy Atlas Arenie. Widzimy pas do lewo skrętu. Czyli skoro zawracamy, nie ma zakazu, to z tego pasa możemy skręcać, możemy zawracać. Pierwszy skręt w lewo na lewy. I mamy sygnalizator. A po pierwszym skręcie w lewo mamy dwa pasy do jazdy na wprost i tylko ten skrajny lewy do lewo skrętu. Czyli po skręcie możemy wybrać dowolny pas, a najlepiej wtedy, Aleksy, na prawy od razu pojechać, tak? Drugi skręt wykonamy na prawy pas. Będzie to bezpieczne? Będzie, dlatego że jeden pas jest do skrętu, czyli ci, którzy skręcają, tak jak my, są za nami, tak? I uważaj tam na sygnalizator, bo jest czerwony sygnał wyświetlany. Dokładnie, i w taki sposób to tutaj robimy. Rozumiesz, dlaczego tak? Okej. Można, przepisy mówią, że możemy z dowolnego na dowolny, tak? Ale tutaj w tym przypadku pojechanie na prawy będzie wariantem bezpiecznym, bo nikomu drogi nie zajedziemy, bo ci, co skręcają, są za nami, a jednocześnie zgodnym z zasadami ruchu prawostronnego, tak? I później, jak już wyjeżdżamy, to bez dodatkowego manewru zmiany pasa ruchu i kontynuujemy sobie jazdę. A za chwilę będziemy w innej sytuacji, gdzie bezpieczeństwo podpowie nam, żeby trzymać się swojego pasa, tak? Bo pojedziemy za chwilę na to skrzyżowanie z Wyspą Centralną. Staraj się nie po znakach poziomych między, tak jak w tym przypadku, to przejście.
ustaliliśmy, że jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Zobacz, tramwaj stoi, ale tak. Żółty pulsujący, żółty ciągły i czerwony. O, zobacz, zmienia się, żółte było ciągłe. Co oznacza żółty ciągły na sygnalizatorze? No, że za chwilę będzie czerwony, tak? Dokładnie. Mogło dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kursant nie zareagował, musiałem podpowiadać. Także obserwować, jak tramwaj stoi, z której strony, to jest duże prawdopodobieństwo, że za chwilę się będą zmieniały sygnały. Także obserwować ten sygnalizator. I trochę wolniej wtedy. I popatrz, ustaliliśmy, że jak się nie odzywam, to gdzie jedziemy? Prosto, tak? Czyli wjechałeś na pas do prawo skrętu. Dokładnie, czyli zmieniamy. Dokładnie. I popatrzmy teraz na najbliższe zawracanie. Będziemy zawracać na skrzyżowaniu z Wyspą Centralną, gdzie po pierwszym skręcie w lewo będą trzy pasy do lewo skrętu, wszystkie w tym samym kierunku. Popatrzcie, jaką zasadę tutaj bezpiecznej jazdy zastosujemy. I będziemy zawracać na najbliższym skrzyżowaniu z Wyspą Centralną. Mamy pas do lewo skrętu znowu i tutaj będzie, Aleksy, sytuacja troszkę inaczej wyglądała. Też po pierwszym skręcie w lewo mamy więcej niż jeden pas, bo tutaj mamy trzy, ale wszystkie trzy prowadzą również w lewo, czyli żeby było bezpiecznie, po pierwszym skręcie w lewo na lewy, a drugi skręt również na lewy. No, bo zobacz, ci z boku też jadą, zobacz, widziałeś? Czyli druga zasada, kontynuujemy jazdę swoim pasem, nie zmieniając go. Także żeby było bezpiecznie, to trzymamy się po prostu swojego pasa, wyjeżdżamy za przejście i dopiero kombinujemy ze zmianą pasa ruchu. Nie odzywam się, czyli ustaliliśmy, że prosto. Dokładnie, Waltera Jankę Pienista, tam to było skrzyżowanie. I zrobimy kolejne za chwilę zawracanie, też takie trudne. Jak te manewry ogarniesz, to myślę, że one są wszystkie w moich filmach, nie? Na kolejne bardzo trudne zawracanie zapraszam do odcinka trzeciego. Będziemy kontynuować dalej naszą trasę egzaminacyjną. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam na nasze szkolenia nauki i techniki jazdy na motocyklu. Jesteśmy w Łodzi, ulica Pryncypalna 171.